Treściwy podcast o content marketingu, sprzedaży i komunikacji w biznesie. Napędzany przez Kuźnię treści. duży Marcin Cichocki. Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym treściwym wywiadzie. W treściwym podcaście. Dzisiaj moim gościem jest Franciszek Bezeli-Georgiew, founder i już nie CEO Tigers, ale również um, udziałowiec w Hookiao i Automation House. Cześć Franciszek. Siemka, cześć. Dziękuję za zaproszenie. Powiedz mi, Franciszku, już po tym, jak ustąpiłeś z, z roli CEO, nad czym się obecnie pochylasz, na czym się skupiasz? No, to jest temat na pewnie dwie godzinki, bo jestem w trakcie myślenia na ten temat i te rzeczy dopiero się wykluwają. To nie jest tak, że mm, odszedłem z tej roli z super twardym planem, co dokładnie będę robić, ale będąc w spółkach, które wymieniłeś jeszcze w jednym projekcie, który nie ma założonej tej spółki, widzę, że muszę, jest takie utarte sformułowanie, strasznie takie już wyświechtane, pracować nad biznesem, a nie w biznesie. Mnie to, przyznam szczerze, trochę irytuje, kiedy inni mówią w ten sposób, uważam, że to jest taki kult tego, żeby nie robić pracy operacyjnej, którą też bardzo lubię, ale rzeczywiście ktoś musi myśleć Międzyspółkowo, nad synergiami tych spółek, nad strategią, nad, nad przyczyną problemów taką u samego źródła. No i dla przykładu jednym z pierwszych projektów, który chcę podjąć jako no, CEO holdingu, powiedziałbym bardziej, którego jeszcze formalnie nie założyłem. Jest komunikacja wewnętrzna w spółkach i między tymi spółkami, która jest bardzo nieuporządkowana. Dzisiaj ludzie, którzy są u nas, nie mają na to przestrzeni. Trzeba to rozwiązać systemowo, międzyspółkowo. Uważam, że wykracza to poza kompetencje hr czy standardowego, nie wiem, dyrektora operacyjnego, czy tego typu osoby. Jest to bardzo multipłaszczyznowe. No i uważam, że ktoś z backgroundem CEO wcześniejszym będzie w stanie przemyśleć to długoterminowo i wprowadzić właśnie zasady dotyczące komunikacji wewnętrznej i takie jakieś najważniejsze wytyczne dotyczące staku narzędziowego, na którym pracujemy, czyli jak, jakie narzędzia obowiązują w całej grupie. I to też trzeba porównać interesy różnych firm, różnych zespołów, działów i wybrać odpowiednie narzędzia. No i potem wraz z jakimiś zespołami, coraz mniej się angażując w szczegółowe ułożenie tychże narzędzi, ustawienie pewnych zasad dla całej organizacji, bo przy tych 70 już plus, plus osobach, które mamy w tych firmach. Ta, ta efektywność spada, kiedy jest taki natłok informacji w tych narzędziach i tak dalej. To tak bardzo pokrótce, bo tych projektów jest więcej, ich timeline, ta oś czasu nie jest jeszcze w pełni ułożona i, i, i z tym się zmagam w tej chwili. Brzmi jak ekscytujący projekt. No i właśnie o tym w zasadzie zbliżony temat dzisiaj poruszymy. Wspomniałeś o strategii o strategii komunikacji, o wypracowaniu tego, tego powiedzmy, frameworku komunikacyjnego. No i właśnie dzisiaj skupimy się na tym, jak zbudować love brand, czyli jak, jak, jak powinno się zbudować love brand według przepisu, przepisu Franciszka Georgiewa. Zakładając, znaczy że taki mam, mam, ale możemy spróbować go ze mną wydestylować. <laughs> Już raz się udało, więc kwestia jakby inżynierii wstecznej, zastanowienia się nad tym, dlaczego się udało. No, i właśnie, i właśnie zanim zaczniemy, to takie pierwsze, m, pierwsze pytanie. Dlaczego wszyscy lubią Tigers? Czy wszyscy lubią, co bym Bo to już jest mocna teza. Myślę, że tak z 5% tych ludzi, do których docieramy, nas nie lubi, a 1% nas aktywnie nie lubi, ale wciąż te 95%, okay. do 95 ludzi, które nas lubi, e, myślę, że lubi nas dlatego, że od lat konsekwentnie dzielimy się wiedzą. Ja też transparentnie dzielę się wiedzą dotyczącą biznesu, trudności różnych. Staram się nazywać rzeczy po imieniu. Zawsze punktowaliśmy różnego rodzaju branżowe patologie, ale nie tylko krytykowaliśmy, ale też budowaliśmy, bo pokazywaliśmy jak można robić to alternatywnie. Daliśmy mnóstwo wartości za darmo na przestrzeni lat. Ja sam własnoręcznie pomogłem, myślę, że myślę, że tysiącowi osób Powiedziałbym, że śmiało, jeśli nie więcej, biorąc pod uwagę, ile osób pisze do mnie na przykład codziennie na Instagramie, ja nadal ludziom odpisuję, jak nie mam czasu, to pokrótce, czasem nagram jakąś wiadomość i robię to do dzisiaj, a robiłem to od pierwszego dnia prowadzenia firmy, sam tworzyłem te treści przez 2-3 lata, w zasadzie większość treści, dziesiątki tych Tiger Tipów na naszych kanałach i tak dalej, i ten mindset jest głęboko zakorzeniony w DNA organizacji. I, I po prostu to nam zaskarbiło wiele, wielu przyjaciół. Oprócz tego wydaje mi się, że partnersko podchodzimy do firm, z którymi pracujemy. Wydaje mi się, że to też jest w naszych wartościach swoją drogą zapisane partnerstwo jako, jako jedna, jedna z tych wartości. I co jeszcze mogłoby być takie kluczowe? Jeszcze jedną miałem że Aha, no jesteśmy bardzo autentyczni, czyli właśnie, no nie wiem, ja w prywatnych kanałach przeklinam, bo na co dzień też przeklinam i jakby nie wchodzę w jakąś rolę, nie wchodzę w jakąś, to nie jest teatr, tylko to jest autentyczność i ludzie, którzy u nas występują w różnego rodzaju kanałach marketingowych, pokazujemy bardzo wiele osób, z którymi pracujemy. Przed każdym u nas jest ta ścieżka otwarta, jeśli ma ochotę, no to również ci ludzie są na maks autentyczni, wiarygodni też, bo są to praktycy. I myślę, że ta autentyczność, dzielenie się wiedzą, one, one tutaj zagrały na pewno, bo takie grono popleczników na pewno jest. Jest wiele osób, które wysyła serdeczną energię w kierunku Tigers, czy, czy mnie, czy ludzi u nas. Czyli w zasadzie zgodnie, w zasadzie zgodnie z zasadą e, helpful and humble, tak? Czystym humble to wiesz, jakby ja uważam, że jesteśmy skromni na bardzo głębokim poziomie, ale raczej w takim naszym DNA jest trochę takie podgryzanie, trochę takie stawianie pewnych śmiałych tez, śmiałych obietnic, a potem ich dowożenie, stawianie sobie wysokich celów, głośnych komunikowanie i dochodzenie do tych celów. Czy to jest nieskromne, nie powiedziałbym, czy to jest skromne? Też bym nie powiedział. W takim sensie, jakby, e, tą oś skromności uważam, że gdzieś tam ona nie jest dla nas tak ważna. Jakby, jak wyjdzie trochę nieskromnie, to przeżyjemy. Jak wyjdzie skromnie, e, to też przeżyjemy. E, to fajnie. E, ale na pewno to ta część helpful jest dla nas, e, jest dla nas bardzo ważna. E, I ta taka szacunku do naszych odbiorców. E, też. Nawet jeżeli zdarza mi się robić jakieś ostre żarty, jakieś ironiczne i tak dalej, to na takim najgłębszym poziomie nasza firma naprawdę chce pomagać klientom, chce pomagać ludziom. Ja chcę to robić i, i, i pewnie, pewnie to, to jakoś, jakoś wybrzmiewa. Co swoją drogą jest ciekawe, bo moim zdaniem za większością takich prostszych firm, takich normalnych firm bym powiedział, nie do końca stoją takie idee, więc jakby nie mamy z tak dużej konkurencji. Są oczywiście autentyczne marki, które mają jakiś swój fajny, fajny jakiś przekaz, fajne jakieś wartości za nimi idą i ich powiedzmy trochę jest, ale mm, to jest raczej mniejszość niż większość, więc cieszę się, że to jest dla nas jakaś tam przestrzeń, dzięki czemu może zwracamy jakąś trochę większą uwagę niż gdyby ten, to nasze jeziorko było pełne innych żabek, no to jakby byśmy może aż tak się nie wyróżniali. Okej. Okay. A um, czy umiałbyś jasno wskazać filary wizerunku Tigers? Mm, filary wizerunku nie, ale takie DNA marki jak najbardziej, czyli jakby może trochę inna, inny trochę schemat w mojej głowie jest, inna struktura tego, czym jest Tigers. E, I jeśli chodzi o to, to dla mnie zawsze naczelną kwestią jest strategia biznesowa i kultura organizacyjna. No i strategia biznesowa zakłada bardzo śmiałe cele, o których tam operacyjnych szczegółach i projektach nie będę opowiadać, bo to nie jest dzisiejszy nasz temat. A drugim takim punktem odniesienia jest kultura organizacyjna. Tylko wszystko musi być spójne z naszą misją, którą jest przewodnictwo w digitalowej dżungli. Nie mamy misji, żeby ratować pandy w Azji czy tego typu rzeczy. Tylko naszą misją jest po prostu. Upraszczać, tłumaczyć i prowadzić przez te meandry szybko zmieniającego się digitalu, i nasi ludzie to robią. Jest to wdrażane, że mają być przewodnikiem dla klientów. Mają My, jako marka, chcemy być takim trochę przewodnikiem dla rynku, że można coś robić bardzo transparentnie, na przykład, wręcz radykalnie, transparentnie momentami. Więc taka misja firmy jest na pewno takim odpowiednikiem takiego filaru. No i te wartości, czyli zaangażowanie, odpowiedzialność, partnerstwo, kultura wiedzy, dążenie do doskonałości, operacyjnej e, i rozwój. Tak? To są nasze e, wartości. Moim zdaniem ich za dużo, będziemy musieli zmniejszyć ich liczbę przy jakimś najbliższym warsztacie, no ale już kilka lat z nimi lecimy i one naprawdę na tej podstawie rekrutujemy, na tej podstawie żegnamy się z ludźmi, jeśli trzeba, e, na tej podstawie żegnamy się z klientami, nawet jeśli trzeba, e, na tej podstawie oceniają nas klienci to jest podstawa do ocen rozwojowych w firmie, no bo ta firma jest już dosyć duża, więc pewne rzeczy trzeba usystematyzować, więc ten pryzmat tych sześciu wartości jest obecny ze wszystkich możliwych stron, dzięki czemu one są cały czas żywe. Żaden proces w firmie nie umyka temu kryterium, czy jest spójny z tym, czyli gdybyśmy robili coś, co nie jest partnerskie, wobec Kogokolwiek w tej firmie, no to byłoby to niezgodne z wartościami, i wydaje mi się, że ta autentyczność, ta, ta spójność w zasadzie z, tymi, z tym, co głosimy, jest, a myślę, że zespół i ta nasza komunikacja, i to, co robimy, jest z tym spójne. No to, to to jest bardzo duży, to jest taki silny filar, czy, czy sześć filarów, czy siedem razem z tą misją, ale na tym bazujemy jako punkt wyjścia. Mhm. Czyli wszystko, jakby, zaczyna się od strategii biznesowej. I idzie dalej przez poszczególne, powiedzmy, podstrategie, łącznie z tą podstrategią wizerunku czy komunikacji, tak? Tak, chociaż przyznam, że też mniejsze strategie w poszczególnych obszarach, czy jakaś strategia, nie wiem, employer brandingowa, czy komunikacji, czy nie wiem, sprzedaży, tego formalnie spisanego nie mamy. To jest ten etap, kiedy musimy to zrobić, bo no Kiedy firma się robi coraz bardziej skomplikowana, to nawet do określenia tych wartości przez jakieś konkretne zachowania, do określenia tej misji, co to dokładnie znaczy, staje się niewystarczające, bo, bo jakby poziom skomplikowania firmy wraz z jej skalą rośnie i, 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 i tutaj będziemy musieli troszeczkę skaskadować te rzeczy na, na, na mniejsze obszary i co to dokładnie znaczy, jakie są takie nienegocjowalne zasady w danych obszarach, dzięki czemu ta marka zachowa spójność i to może być zaskoczeniem dla niektórych ludzi, że takie tigers no jeszcze nie ma strategii komunikacji, mamy taki docs na którym pracujemy hmm gdzie wymieniamy się spostrzeżeniami na temat tego, jak Marketing jest powinien wyglądać, poszczególne kanały i, i co jakiś czas się spotykamy i go omawiamy, ale to nie jest finalny dokument, w którym zatwierdziliśmy jakieś super właśnie ważne kierunki, tone of voice czy filary. Mamy jakieś rzeczy, które produkowaliśmy w zeszłych latach, ale w chwili obecnej nie jest to w pełni chwycone, aczkolwiek wiem, że Melania ze swoim zespołem stopniowo się przez to przekopują i ta komunikacja coraz fajniej z powrotem zaczyna wyglądać. To teraz takie trochę mocniejsze pytanie, um, które zresztą zadał um, Marcel Kowalkowski. Prosił mnie, żebym żebym ci zadał. No, pozdrawiamy Marcela, nie? kojarzę? Tak, pozdrawiamy Marcela. Gdybyś miał budować Love Brent od zera, ale inny niż Tigers, to jakie cele byś sobie wyznaczył i jaką, drogą, jaką drogę byś obrał? Którędy byś poszedł? Jasne, to może powiem to nie będzie łatwa, nie było łatwe pytanie, to nie będzie też łatwa odpowiedź, bo większość osób nie jest w stanie tego zrobić i nawet nie jest ich wina, ponieważ marketing musi przenikać się z biznesem. Prawdziwy marketing, tak jak opisuje, nie wiem, Kotler w swojej opasłej księdze, pierwszej marketing, te pierwsze wydanie, to. To jest coś, co jest nierozerwalnie właśnie związane z biznesem. Czyli, co bym zrobił najpierw, to określiłbym strategię biznesową i właśnie, która i takie wartości firmy, na przykład, właśnie, tak jak mówiłem, i po prostu stworzyłbym na tej podstawie dopiero jakieś bardzo spójne pozycjonowanie. Czyli, jeśli na przykład, e, cytując przykład, Mata Kurletu, z którym tutaj rozmawiałem na, na Founders Campie dzisiaj, i właśnie rozmawialiśmy trochę o pozycjonowaniu marki. Jeżeli twoja marka jest o szybkości, to wszystko musi być szybkie, tak? Jeśli to jest, to jest Twoje pozycjonowanie, czyli Twoja strona musi ładować szybko, musisz szybko odpowiadać, musisz dawać ten feeling, to musi przenikać każdy jeden element. Mile muszą być krótkie, wideo muszą być krótkie, ludzie muszą pracować w tej firmie szybko, zwinnie, i tak dalej. I wtedy możesz iść z naprawdę bardzo wyrazistą, fajną komunikacją. Która będzie przeciągać setki, tysiące odbiorców, e, którzy cenią sobie ten atrybut, ten parametr. E, I właśnie no, tak jak Tigers w dużej mierze jest o dzieleniu się wiedzą, o doskonałości operacyjnej, o której wspominałem, o stałym rozwoju, to trzeba to sobie dookreślić, jasno powiedzieć, o czym jest ta historia. Ja uważam, że zarówno biznes, wcale nie marketing, nawet ja uważam, że biznes to jest tak naprawdę taka globalna wojna szamanów, kto opowie najsilniejszą historię. I chodzi o to, że ja opowiadam historię Tigers nawet w tym podcaście. Ona jest prawdziwa, bo te dokumenty istnieją, naprawdę to robimy, ale ja musiałem to opowiedzieć, wymyśleć, przekazywać kolejnym osobom, moim adeptom tej szamańskiej sztuki, żeby oni opowiadali tę historię dalej i wykorzystujemy kanały, żeby popychać tę historię dalej. I ta historia Tigers jest właśnie silna, bo jest spójna. I teraz jak się nie zadba u podstaw o spójność tej historii, czyli marketing będzie sobie mówić jedno, a firma na poziomie procesów, biznesu będzie robić coś innego, to nigdy to nasze pozycjonowanie, ta nasza cała historia, nie przebije się i nie będzie tak chętnie podejmowana przez odbiorców. I ja bym zauważył, że te najbardziej spójne marki i wyraziste, no jednak mają te wyraźne atrybuty, takie marki, jak nie wiem. No już pierwszy przykład zawsze, który przychodzi do głowy, nie wiem, firma Apple. Ona nie jest dla każdego akceptuje to, że różnicuje odbiorców, jedni ją kochają, drudzy nienawidzą, no ale przynajmniej wiemy, o czym jest, że to jest drogi, ładny sprzęt, teoretycznie dla kreatywnych ludzi, tak? No jakby, i to zostało nam zakorzenione, i, i, i tak dalej, I, 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 i wydaje mi się, że ta, ta, ta do, do określenia tych, tych wartości wyraźnego pozycjonowania później, które z tego wynika, to są najważniejsze kroki, które potem już trzeba przekuć na narzędziówkę i po prostu zasięgową dystrybucję tych, tychże komunikatów. I teraz właśnie przechodząc jeszcze tylko do dystrybucji, to też trzeba pamiętać, że historia, którą opowiadamy, Nigdy nie będzie mocna, nigdy, nigdy nie będzie żywa, jeśli nie dostanie zasięgu. Musi być zasięg, tak jak Byron Sharp mówi, nigdy nie przestawa nadawać. Ja w Tigers na przestrzeni lat cały czas dbałem o to, żeby co kwartał, co pół roku móc ogłosić kolejny sukces, kolejne coś dużego, kolejną jakąś transformację, no bo skoro to jest, skoro to jest opowieść o rozwoju, która jest jedną z naszych wartości. No to ten rozwój musi się również na poziomie biznesu odbywać. Również na poziomie tego, jak jakościowo robimy rzeczy, z jakimi klientami pracujemy. I to jest też pewna presja, pewne jarzmo, pewna obietnica, którą trzeba dowieść. Więc to jest taka trochę przedługa odpowiedź, w której staram się na przykładach wytłumaczyć, jak ta spójność jest ważna. Ale jeżeli coś tutaj chciałbyś pogłębić czy coś, to, 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 to śmiało. Ciekawe, ciekawe nawiązanie do, do, do szamanów. Ja spotkałem się z tym porównaniem. W książce Jak kraść podręcznik złodzieja, wbrew pozorom niewydanej przez zawodowych złodziei, a przez kancelarie prawne. I tam, właśnie, też był, był, było nawiązanie do szamanów w kontekście intersubiektywnego oceniania czy, czy, czy postrzegania roli pieniądza i różnych społecznych konstruktów. Natomiast, jakby kończąc to nawiązanie, to jeszcze bym trochę pociągnął to pytanie i podpytał Cię, czy miałbyś jakąś taką wypracowaną procedurę, jak krok po kroku ten LoveBrand zbudować. Wiesz, co mogę podpowiedzieć, no bo jakby trochę, żeby się nie powtarzać w pewnym sensie, no że zaczynamy od wie, strategii biznesowej, wartości i robimy strategię komunikacji, to są dosyć duże, duże słowa, tak? To mogę powiedzieć, w jaki sposób można to zrobić, czyli jeśli chcemy na przykład wyłonić e, w, wartości firmowe, tak? na przykład, które nie kojarzą się nam zupełnie z marketingiem, ale one muszą być żywe. I tak jak mówię, jeśli to nie jest żywe, jeśli to nie jest prawdziwe, to po prostu pogodziłbym się, że zrobienie tego Love Brandu i tak będzie. No nie wiem, może krótkotrwałe, to nie będzie szczere, dlatego ja mówię, że większość firm nie jest w stanie tego zrobić, bo wiem, że tam interesariusze, którzy nie będą zainteresowani ci kluczowi budowaniem silnej kultury, wyłonieniem tego, po prostu na to nie pozwolą i ten marketing będzie tak naprawdę taką przebudówką, która ma no, trzaskać te lidy, coś tam sprzedawać na coraz bardziej wątłych podstawach. Ale jeśli jest otwartość taka, to często na przykład wyłonienie takich wartości to jest po prostu zadanie sobie pytania. No dobrze, jesteśmy gdzie, gdzie jesteśmy? Ten biznes istnieje, funkcjonuje. Jakie są nasze najlepsze wspomnienia z całej tej historii, co nas doprowadziło tu, gdzie jesteśmy? Dlaczego jestem w tej firmie? Zapytać się jeden na jeden z ludźmi czy grupowo. Dlaczego jesteś w tej firmie? Co, co cię tu trzyma, tak? Gdzie chciałbyś, żeby ta firma szła? I po prostu z takiej zbiorowej mądrości e, wyciągamy e, takie insighty trochę, i patrzymy, co się powtarza, yy, i, i staramy się to zgrupować w kilka takich pojęć, można to zrobić w ramach warsztatu, yy, i mając to. Możemy zacząć myśleć o czy to strategii marketingowej czy komunikacji, bo jakby w małej firmie, no nie mamy czasu, żeby stworzyć strategię marki marketingową, komunikacji, bo zanim skończymy te dokumenty, to, to są za szybkie firmy, za szybko zmieniające się, żeby taka papierologia yy, no, była nam potrzebna. I ja uważam, że w, na przykład w małej firmie często w zrobienie solidnej strategii komunikacji, która od razu przekłada się na jakieś taktyki dotyczące dwóch, trzech wybranych kanałów, są w pełni wystarczające. I taką dobrą e, strategię komunikacji można oprzeć na różnych modelach, które już są gotowe. Ja, na przykład, lubię model, który przygotował Daniel od nas z Tigers, czyli model pętli decyzyjnych, w których po prostu na chwilę teraz zachowujemy sobie w schowku te wartości, które mamy, i zaczynamy zastanawiać się o procesie. Mapujemy proces decyzyjny klienta, jego poszczególne etapy, który przypomina trochę lejek sprzedażowy, tak? Że najpierw się zastanawia. Najpierw się zastanawia, ale tak jakby, czy, czy w ogóle nie, ma tę potrzebę albo jej nie ma, tak później zaczyna oglądać różne marki, potem zaczyna oglądać Twoją markę i zastanawiać się, czy chce od niej kupić. Potem być może e, będzie, będzie się z nim działo coś coś dalej, tylko trzeba zrozumieć, że ten proces nie jest linearny, że ludzie poruszają się w nim wstecz i w, i, i w przód. I po prostu na przykład mając taką mając te wartości firmowe i mając pewną. Mm, Pewną taką bazę w tej postaci. Możemy się zastanowić teraz z perspektywy klienta, jak możemy na poszczególnych etapach tego procesu decyzyjnego wkładać mu do głowy rzeczy, które są spójne z tym, jaka ta marka jest. Czyli czym możemy go przeciągnąć, że w ogóle tą potrzebę ma, żeby w sposób spójny z tymi wartościami, następnie Dlaczego powinien wybrać naszą markę, a później popchnąć go bezpośrednio do zakupu tu i teraz, również przy pomocy taktyk, które są spójne z tym, kim jesteśmy jako marka? Niestety większość firm tego nie ma, większość tych lajków marketingowych, sprzedażowych, komunikatów wygląda dokładnie tak samo we wszystkich firmach. No to powoduje generyczność, generyczność to słabe wyniki i, i tak naprawdę walka w takim. No, można powiedzieć, trochę czerwonym oceanie. Więc znowu trochę skomplikowany wywód, ale poruszamy bardzo e, trudne, wymagające wątki, uważam. E, I tu niestety nie ma łatwych odpowiedzi, łatwych recept, e, ale ta przynajmniej jest w miarę uniwersalna. Czyli wyobrażam sobie, że mm, każda marka powinna znać swoje wartości i każda może zmapować proces decyzyjny klienta i przesuwać go po tym procesie w zgodzie ze swoimi wartościami. I jeśli to jest wszystko, wszystko spójne, no to tak naprawdę wszystkie punkty styku klienta z marką dają mu jakieś spójne doświadczenie i możemy zacząć budować w jego strukturach pamięciowych jakieś bardzo wyraźne skojarzenia. Tam oczywiście, przypomnę, potrzebny jest ten zasięg, potrzebne są te, to co Byron Sharp nazywa distinctive brand, brand assets, czyli pewnego rodzaju Wyróżniki, jeśli chodzi o design, który też musi oddawać nam, czyli jakby, jak widzicie, to jest tak dużo warstw, które muszą być ze sobą spójne, żeby ten marketing był dobry, ale taki chałupniczy marketing, który jest bardzo autentyczny, jeśli jest autentyczny, również ma szansę się przebić. To nie znaczy, że musimy zatrudnić światowej klasy designera, żeby nam zaprojektował komunikację, która jest zgodna ze światowej klasy strategią komunikacji i tak dalej, i tak dalej, bo to oczywiście w żadnej firmie, łącznie z Tigers, nigdy się nie odbędzie no tak jakby odpowiedź jest dość skomplikowana ale to też wynika z tego że jest że mówisz na wysokim poziomie abstrakcji więc to jest jakby naturalne ale myślę że jest całkowicie zrozumiała i, i każdy kto to jej wysłuchał i chciałby wdrożyć te twoje wskazówki w życie, nie miałby większego problemu bo jest tak jak wspomniałem to jest dosyć dobrze to opowiedziałeś i, i całkowicie zrozumiale. Wiesz co, powiem, Wiesz to jest jeszcze spuentuję, tak najprościej jak się da czyli bo to też w sumie jest takie w ramach trochę takiego czyli jakby jeżeli mamy spójną tą, tą te wartości marki to tak naprawdę każdy kolejny klocek marketingowy który do niego dokładamy odbijamy od tych wartości, ale też jeśli powstanie strategia, nie wiem, dajmy na to komunikacji, czy pozycjonowanie marki, czy marka, czy, 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 czy właśnie strategia marketingowa, to jakby musimy tylko dbać, żeby to kolejne elementy systemu, które budujemy, wzajemnie ze sobą korespondowały, bo czasem może przyjść ktoś nowy, chcieć zrobić coś świeżego, ale to może być ruch, którym nie zaktualizujemy na przykład pewnych innych elementów, skoro decydujemy się na strategiczną decyzję, że robimy coś inaczej. I my chodzi po prostu o to, że biznes, marketing, wszystkie elementy tego powinny ze sobą jakoś tam korespondować, dzięki czemu nie, nie budujemy tego dysonansu poznawczego. I to jest bardzo ważne w budowaniu love brandu, e, uważam i przede wszystkim buduje odporny love brand, któremu nie można zarzucić jakiejś niespójności, co często się zdarza. Jeśli brand wy wy wywołuje więcej emocji, to też jest trochę bardziej na świeczniku. I gdybyśmy my jakoś łamali nasze wartości jako taki marketingowy mini love brand powiedzmy, no to bardzo szybko zostalibyśmy wypunktowani przez ludzi, którzy nas śledzą. Miał być krótko, a znowu popłynąłem trochę. Więc, więc może wróćmy do, twojego, do twoich pytań nic nie szkodzi Jakby dobrze, dobrze że, że to dopowiedziałeś do, do tego pytania, natomiast zmienimy trochę narrację i, i jestem w ogóle ciekawy twojego zdania na ten temat czy są jakieś ciemne strony love brandu? czy to jest ciężkie brzemię dla marki i generalnie jakie są minusy wejścia na ten love brandowy grunt mi się wydaje, że każdy love brand to jest też hate brand w pewnym sensie. Że ciężko mi sobie wyobrazić markę, yy, która jest uwielbiana przez wszystkich i gdzieś tam niestety siedzą jakieś ludzie, którzy mówią, o, wszyscy się mylą, ta firma jest zła, nie? W sensie jakby coś jest z nią nie tak. Yy, I to jest, to jest pierwsza rzecz, na którą bym zwrócił uwagę, że bycie na świeczniku sprawia, że przestajesz być obojętny. Jak przestajesz być obojętny, to budzisz emocje a jak budzisz emocje, to wyłącza się umysł racjonalny, zaczynają się różnego rodzaju nieciekawe zachowania, często czy to stadne, czy takie inne i często widzimy, że e, znane marki, kiedy powinie im się noga, e, są oceniane w najsurowszy możliwy sposób i e, to jest moim zdaniem główne zagrożenie, a drugie jest takie, że love brand jest po prostu bardzo ciężko utrzymywać, bo moda się zmienia, e, a każde odświeżenie love brandu sprawia, że Ci nasi fanatycy będą mm, oceniać, czy ta zmiana jest pozytywna, e, czy, czy na przykład zdradziliśmy wartości idące za tą marką, którą finalnie trochę definiują, to interpretacja konsumentów finalnie decyduje, e, czy te wartości są, czyli jakby wszystko jest percepcją, jest takie hasło powiedziałbym. No i to, że my mamy super spójną strategię, Możemy, ją, możemy w komunikacji nam się wydawać, że wszystko robimy w porządku, a odbiorcy odbiorą coś zupełnie innego, tak? I, I to oni decydują o tym, czy na przykład, nie wiem, nowy kolor MacBooka Pro, czy nie wiem, rebranding Tigers, czy im się podoba, czy nie. I to oni wydadzą ten osąd, i on może być w pewnym momencie bardzo brutalny. Więc Są takie jedyne, które mi przychodzą do głowy. Czyli bycie y, ciągle na świeczniku wymaga tego, żeby być świętszym od papieża. No na pewno wymaga dużej dyscypliny, autentyczności, umiejętności zarządzania kryzysami. To jest na pewno, taki kryzys ma większe prawdopodobieństwo, że wybuchnie i że wybuchnie mocniej. Chociaż oczywiście jest też atut, jeżeli robimy, jeżeli na przykład pomogliśmy wielu, wielu osobom na przestrzeni wielu, wielu lat, to jest też duża szansa, że ludzie, którzy śledzą ten brand staną w jego obronie, zanim marka zdąży zareagować, co też jest bardzo cenne. Ja na przykład w przypadku Tigers parę razy się z tym spotkałem, że gdzieś ktoś napisał coś niezbyt miłego i niezbyt prawdziwego tak swoją drogą i ludzie jakby szybko zaczęli weryfikować, trochę gasić ten pożar, zanim, mimo tego, że mamy monitoring i wszystko, zanim marka zdążyła w ogóle zareagować, co jest fajne. I w przypadku naszych klientów, bo obsługujemy też wiele, wiele love brandów, znaczy wiele, no co najmniej kilka, również widzimy, że jest to olbrzymi, olbrzymi aset i olbrzymia odpowiedzialność, bo marki takie jak, nie wiem, Dyson, TikTok czy, nie wiem, Moliera 2 mają bardzo wyśrubowane standardy tego, co, co, co powinno się mówić, czego nie powinno i jak, jak ta strategia wygląda, żeby, żeby naprawdę na maksa dbać o tę spójność, co jest fajne, fajna jest praca z wymagającymi klientami i wymagającymi markami, na pewno kształcąca. To jak, jak zachować taką firmową spójność komunikacji i wewnętrznej, i zewnętrznej? Wspomniałeś, że teraz stoisz przed wyzwaniem, żeby zbudować taką spójność w obrębie całej grupy, czyli paru firm naraz, Natomiast jakby, jak to wygląda z, z trochę węższej perspektywy, z perspektywy Tigers, która zresztą perspek ta perspektywa też nie jest wcale taka wąska. Jasne, wydaje mi się, że budowanie spójności wewnętrznej i dbanie o, to, o tę kulturę jest dużo trudniejsze niż komunikowanie tego. I w ogóle uważam, że są źródła, bo jest takie powiedzenie, że tam już nie pamiętam jakieś Richard Branson czy inny powiedział, że dbają o swoich pracowników tam bardziej niż o klientów, bo to oni zadbają o klientów, tak? I tak samo jest z tą komunikacją, no, że jeżeli zatrudniamy ludzi, którzy gdzieś tam mają spójne podejście do pewnych spraw w życiu, takich najważniejszych, że na przykład są proaktywni, właśnie zaangażowani, odpowiedzialni i tak dalej, no to, to i tak będzie wybrzmiewać z tej komunikacji, nawet jeżeli troszeczkę zboczymy na, na manowce. I na przykład jednym z głównych wyzwań w szybko rosnących firmach dużych no jest to, że przychodzi dużo nowych ludzi. Oni są i stan stanowią sporą, część zespołu. I ta dbałość o to, żeby, żeby oni jakby nauczyli się tej marki jest bardzo, bardzo wymagająca i teraz... Mm, ja uważam, że jakkolwiek to się wydaje mało marketingowy temat, to onboarding do organizacji na przykład jest takim miejscem, które jest niesłychanie ważne dla tego, czy później ktoś będzie oddawać ducha tej marki, nie wiem, w obsłudze klienta w sklepie, załóżmy, że sprzedajemy kolczyki, mamy salon jubilerski. No to to, jak zonboardujemy panią czy pana, którzy stoją i te rzeczy sprzedają, będzie kluczowe do komunikacji marki, która jest spójna z tym. Ja cenię sobie firmy, w których jest jednolity standard obsługi na całym świecie. Nie wiem, na przykład. To Starbucks, tak, który nawet ustawia te, te ekspresy do kawy ustawia w każdej kawiarni tak samo, żeby ludzie mieli pamięć mięśniową i podawali szybko tę kawę, tak? Bo jakby to, to są takie rzeczy, których nie widać gołym okiem, a są projektowane po to, żeby budować pewną powtarzalną właśnie jakość i, i, i spójność. I znowu jest takie bardzo trudne pytanie o to. No, gdzie, się, gdzie się kończy też wpływ marki, a gdzie się daje ludziom wolną rękę, no bo w komunikacji wewnętrznej no nie możemy wszyscy mówić jak roboty tym samym językiem i to jest dużo, dużo trudniejszy temat, więc jakby... Komunikacji wewnętrznej nie mam rozpracowanej jeszcze, więc nie mam takich złotych rad do udzielenia. Na pewno kluczowe. To jest bardzo biznesowy temat, tak naprawdę, bo to, to się wiąże z budową middle managementu, który musi rozumieć te zasady, rozumieć tę markę bardzo dobrze i aktywnie wpływać na resztę zespołu, żeby żeby ten, ten te, te, te wartości, to podejście przekazywać, żeby to było potem rzeczywiście respektowane, bo im większa organizacja, tym dalej ten top, ten szef, czy tam top management, tym dalej jest od tej linii frontu, i stąd ta, ta rola tych, tych menedżerów średniego szczebla się robi coraz, coraz ważniejsza. A oprócz tego uważam, że mega istotna jest jeszcze silna rola marketingu w organizacji i no, tak szczerze, jak spotykam różne działy marketingu na swojej drodze, to większość z nich nie ma zbyt silnej pozycji w firmie, to jest bardziej rozmowa. No dobra, chcecie coś zrobić, ale ile z tego będzie lidów i kiedy? I macie się skomitować na tyle lidów, bo jak nie, to no, nie dostaniecie na to pieniędzy, tak? No i potem przychodzi kwestia jeszcze rozliczania się skąd te idy przyszły, gdzie sami marketerzy wiedzą doskonale, jak wygląda atrybucja w internecie. To nie jest tak, że możemy sobie złapać kogoś za rękę. Co więcej, wszystkie te narzędzia troszeczkę popychają, faworyzują narzędzia stworzone przez ich autorów, czyli Facebook będzie nam mówił, że to Facebook sprzedaje, Google, że to Google sprzedaje i tak dalej. No i w tym wszystkim ten biedny marketer który musi mieć wielką wiedzę narzędziową, super siłę przebicia w organizacji, dbać o spójność z kulturą organizacyjną, która być może wcale nie jest przestrzegana. No, jakby, ja oczywiście mówię o takim idealnym świecie, ile musi zostać spełnionych czynników, żeby stworzyć taką firmę idealną, no ale, jeżeli ja mówię, że Tigers jest o rozwoju, dążeniu do doskonałości operacyjnej i tak dalej, no to nie mogę myśleć inaczej, więc nawet w tym, co mówię, to, że mówię tak całościowo i to, że mówię o tym, jakie to jest trudne i że trzeba się z tym mierzyć, jest tak naprawdę odzwierciedleniem tego, w co wierzę i w co staramy się budować właśnie u nas. Eee, bo ja dzisiaj nie oszczędzam, wszystkie moje swydzi są wyjątkowo dzisiaj skomplikowane, ja to słyszę, ja to czuję, ale z drugiej strony wiem też, że są prawdziwe, więc jakby czuję się pewnie z tym, tylko czuł. Wam się też troszeczkę tak empatycznie w odbiorców, którzy mogą mieć takie wrażenie kurde, to jest bardzo, bardzo e, trudne, że mogę sobie nie dać z tym rady. I tylko, jeżeli ktoś pomyślał w taki sposób, e, to zachęcam po prostu do robienia rzeczy małymi jedzenia tego tematu małą łyżeczką, czyli, no, ok, może pięć elementów, które wymieniłem. Nie są w tej firmie silne, to chociaż zróbmy dobrą strategię komunikacji, która próbuje się odnosić do tej kultury, do tej strategii biznesowej. Załóżmy, że jakakolwiek jest w tej firmie, I, i to już jest jakiś pierwszy krok, tak? Najwyżej w kolejnej firmie dadzą nam trochę większe możliwości, albo, albo dzięki naszej pracy to będzie troszeczkę ewoluować w dobrym kierunku. Wygraliście granty dla Hukiao w Chinach i, i dla Tigers w Singapurze. I takie ja mam pytanko, czy Wasza identyfikacja marki, e, marek wpływa na kierunek ekspansji zagranicznej, czy, czy są ku temu powody bardziej, bardziej pragmatyczne, biznesowe? No i dlaczego nie, nie kraje zachodnie e, USA, czy, czy, czy jakieś kraje Europy? Dlaczego akurat Azja i Chiny? Znaczy, to jest ciekawe pytanie, i znowu e, trudna odpowiedź, ale. E, paradoksalnie nasz design nie ma nic wspólnego z tym, że naszym kierunkiem, może nie, że nie ma nic wspólnego, ale nie służy temu, żeby przyciągać klientów azjatyckich, bo akurat na rynkach azjatyckich to bycie europejskim jest tym, co może przyciągać, chociaż jakby jakby nie, nie sądzę, żeby nasz design miał też tym przeszkadzać przez to, że jest taki zakorzeniony w, w tamtejszych gdzieś realiach, warunkach, może nas uwiarygodniać, mamy dużo chińskich znaków, e, ludzi, którzy mówią po chińsku w tych firmach i tak dalej, więc jakby mm, to, to może być jakiś tam plus, ale robiliśmy to z zupełnie innym zamiarem, czyli Wiedząc, że gdzieś tam na horyzoncie ja zawsze chciałem spróbować się na singapurskim rynku, ponieważ jest to najbardziej konkurencyjny rynek na świecie, w którym tylko Stany Zjednoczone inwestują więcej pieniędzy rocznie niż cały budżet polski wynosi w jednym mieście i uważam będąc tam, że w tym mieście to po prostu czuć. To jest Futuropolis istne. I dla mnie to jest Metafora Tigers, firma, która powstała z bardzo skromnych początków, a idzie po to, żeby być super nowoczesna i, i, i jakby cały czas wygrywać mimo słabych kart w ręku pierwotnie. I Singapur jest dokładnie taką samą, takim samym miejscem na świecie, które zaczęło się na malerycznym bagnisku. Tam była tylko mafia, komuniści i dzięki jednemu przywództwu tam Lee Kuan Yew, który był założycielem Singapuru, no oni się rozwinęli tak jak rozwinęli. W pewnych miejscach są bardzo tacy usztywnieni i traktują pewne rzeczy jak świętość, tak jak my traktujemy naszą strategię i kulturę organizacyjną, a w pewnych miejscach panuje skrajny libertarianizm rozumiany jako bardzo niskie podatki, bardzo proprzedsiębiorcze systemy i tak dalej. I to jest dla mnie to jest metafora Tigers. I wiedząc o tym, kiedy zamawiałem brand Tigers, kiedy ucinaliśmy Social z nazwy, co było bardzo ważne, żeby spozycjonować się jako agencja, która jest digitalową agencją, a nie social mediową, i dzisiaj robimy wielkie produkcje wideo, marketing automation, e-commerce, przeróżne, przeróżne rzeczy. Um kiedy powstało kilka propozycji, jedna z nich była zazjatyzowana. Ja po prostu powiedziałem, że pójdźmy w ten kierunek, ale to służyło temu, żeby się wyróżnić. Czyli potrzebowaliśmy tego brand distinctiveness, tak? taka od, odróżnialność marki, powiedzmy, e, która ja niestety dużo czytam po angielsku i nie zawsze jestem pewien, e, jaki jest profesjonalny termin, który został ukuty w literaturze fachowej w Polsce na te same e, rzeczy. I po prostu wiedzieliśmy, że ten design, który ma na tigers.pl, on będzie się bardzo mocno wyróżniać. Tak? Huqiao, czyli tygrysowy, przepraszam, bursztynowy most, aczkolwiek bursztyn jest też homofonem z tygrysem, czyli to jak tygrys, jak Chińczyk usłyszy chuciało to usłyszy albo tygrysi most, albo bursztynowy. Musi zobaczyć znaki, żeby zrozumieć, jaki to jest most. No to jakby również jest mocne sygnalizowanie tego, że to jest chińskie. Jeszcze mocniejsze, bo ten nazwa jest naprawdę odjechana dla, dla polskich odbiorców też najbardziej, tak? Bo dla zachodniej Europy już może trochę mniej. Ale, ale to nie są, to co są jakby to jest bardziej zabawa metaforami i próba odróżnienia się, a nie stricte ukierunkowanie się na, na, na te rynki chińskie. A odpowiadając na, na drugą część pytania: dlaczego nie rynki europejskie? My jesteśmy na rynkach europejskich z naszymi klientami, tylko dla nas to jest tak normalne, że po prostu specjalnie o tym nie opowiadamy. Mamy sporo projektów w CI, prowadzimy kampanię w USA, prowadziliśmy w Hongkongu, Australii, Japonii, pewnie w milionie różnych miejsc. I szczerze, jakby no znowu mówię o tym, że Tigers jest o rozwoju. Naszym wielkim, zuchwałym celem strategii biznesowej jest budowanie międzynarodowego holdingu. No i te spółki, chciałem podkreślić bardzo wyraźnie, że tak jak Tigers rozpycha się bardzo mocno w, w środkowo-wschodniej Europie. I teraz wygraliśmy ten grant na Singapur, chociaż wzmacnia to poprzez obecność w Chinach, którą będziemy w czwartym kwartale wykorzystywać ten grant i ją budować. Zatrudniamy już Chińczyków, prowadzimy tam kampanie reklamowe. A to Automation House jest trzecią spółką, która z kolei złożyła taki wniosek na grant na Stany Zjednoczone, który został zamknięty z dwa tygodnie temu. I akurat z Automation House, czyli firma, która automatyzuje procesy w firmach, ona idzie bardzo mocno w tym zachodnim kierunku rozumianym jako przede wszystkim właśnie USA, gdzie takich zleceń, gdzie ta świadomość tej automatyzacji jest bardzo duża i jest dużo dużych firm, które tego potrzebują, więc, więc jeśli wszystko pójdzie dobrze, a na to liczę, no to, to trochę obietnica tego holdingu, nad którym nie zachodzi słońce, jakkolwiek to wciąż nie będzie wielki, potężny holding, no to już taka 150-200 osobowa firma, która jest we wszystkich strefach czasowych, czy tam co parę godzin w strefach czasowych się pojawia jakieś, jakieś ludzie, że tam pracują, jest dużo bliżej niż mogłoby się wydawać. Także wszystkie te odjechane rzeczy, o których mówiłem latami, wydaje mi się, że właśnie dzięki pewnej spójności, konsekwencji i zachowaniu tego ducha cały czas popychamy małymi kroczkami do przodu. Okej, okay, czyli to, to, to o to chodzi w, w tym motto, tak? Firmy. Tak, tak. Holding, nad którym nie zachodzi słońce, czyli każdy pracuje w non-stop, tak, w każdej, w każdej strefie czasowej i jakby ciągle firma działa nieustannie. Dokładnie tak, a powiem ci, najśmieszniejsze jest to, że ja wymyśliłem to hasło 6 lat temu, jak firma miała, nie wiem, może z 5 osób, nie wiem, coś takiego. I że to miała być agencja, na którą nie zachodzi słońce, po prostu myślałem, że będziemy międzynarodowi, czy będziemy obsługiwać tych klientów międzynarodowo. I po jakimś tam warsztacie strategicznym w 2018 roku, na koniec, stwierdziliśmy, że to nie może być jedna firma, agencja, tylko raczej holding firm. Myśleliśmy, że mediowych film, w sensie marketingowych, mediowych. Dzisiaj już wiem, że na następnym warsztacie prawdopodobnie będzie taki holding mediowo-technologiczny, bo ta technologia nas bardzo kusi i w tym kierunku się rozwijamy. Ale to są bardzo niewielkie zmiany, które cały czas pozwalają nam zachować ciągłość, spójność, i to jest dla nas właśnie bardzo, bardzo ważne. I dokładnie chodzi o to, żeby być w, żeby po prostu za każdym razem ktoś w naszym holdingu o każdej porze dnia i nocy gdzieś pracował nad czymś dla naszych klientów i robił dobrą robotę, więc taka, taka, taka idea temu przyświeca. Ja też nie ukrywam, że dla mnie ważne było bardzo jakoś taka idea tego, że w mojej firmie ludzie będą latać samolotami i się wymieniać wiedzą, szkolić, to mam po prostu ideę fix na tym, że dopóki ci ludzie nie będą latać, się szkolić, jakkolwiek to może być nieekologiczne, to ja chyba no, nie będę w stanie e, spocznąć. Bardzo Ci dziękuję, Franciszek, za masę, masę wiedzy. Sporo wyniosłem z, z tej rozmowy. Na pewno nasi słuchacze również. Między innymi to, jak poprawnie wymawiać huciao. I myślę, że, że słyszymy się niebawem. A Ciebie, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, zapraszam do, do obserwowania, do wejścia na stronę kuźniotreści.pl łamane na podcast i zapisania się do newslettera, w którym będziesz otrzymywać na bieżąco informacje o kolejnych odcinkach. I cóż, do usłyszenia. Cześć. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, koniecznie udostępnij go w swoich mediach społecznościowych. Nie zapomnij subskrybować naszego podcastu. Link do zapisu znajdziesz na kuźniatreści.pl, łamany na podcast. Masz pytania do mnie lub do moich gości, albo chcesz wystąpić w treściwym podcaście, napisz na marcinmałpa.kuźniaści.pl.